Tata spod znaku raka. Przede wszystkim zabezpieczenie. Klucze zawsze nosi przy sobie. Bardzo często na szyi lub na łańcuszku przy szlufce w kieszeni. Zachowuje się jak szef karceru doskonałego. Pilnuje nawet pamiętnika, by były wpisy codziennie, bo inwigilacja sięga głębi. Potrafi przejrzeć nawet myśli. Usiądzie naprzeciw i będzie czytał. W podświadomości lub jak delfin przed nim płatem, wszystko co jest, każdą zmarszkę uwidzi. Siwy włos z tyłu głowy, ale i także to, co jest najważniejsze i najpiękniejsze. Myśli. Przecudownie. Ale nie o sobie, tylko o tobie wewnątrz. I rozgląda się w nich i pieści je. I pociąga za te sznurki tak boleśnie, że czasami nawet chcemy umknąć na kolonie, na obozy, najchętniej dawniej pracy, albo wcześniej na integracyjne wyprawy, które czasami się źle kończą, bo no cóż, albo coś przyniosą, albo coś doniosą. No cóż, mamy jeszcze dalej do powiedzenia. Ach, zapomniałbym. W oknach pewne klucze zamykane i dobrze, że nie lodówkę na łańcuch, bo to by też się przydało. Ale tatarak nie za bardzo to lubi. Lubi donieść dużo wszystkiego. Czego ci brakuje? Masz w tym domu wszystko. Przecież nawet lampę zawiesiłem, żebyś śmiał, żebyś się nie poruszał z fotela, więc kierunkową w jedną, w drugą, w trzecią stronę. Widzisz wszystko. Nawet masz okulary podwójne. Jedne z góry, drugie z dołu, żebyś nie musiał robić gestu takiego, że nie widzisz. Wszystko zrobię, żeby tylko ci dogodzić, powie tata rak. Wspaniały. Ale cóż, trzeba trochę mieć wolności, być gołębicą w przestrzeni czeskiego filmu i unosić się z głupotą ponad przestworze, bo taka jest wolność. No cóż, czasami trzeba zrobić jakiegoś fikołka, a nie być ciągle jak zając. Doskonale rozpatrując, gdzie tata raka i czy obserwuje wielki bracie. Wszędzie cię widzą i boisz się nawet sam siebie, że poruszając się możesz zrobić dziurę w fotelu i będzie awantura, bo sprężyny posunęły się i sznurki puściły, nie wytrzymały. Potem i się rozwiązały, jak węzeł kiedyś. Tylko, że on był przecięty. Raz a mieczem i historia poszła. A rak lubi, pamięta dokładnie i zrobi wszystko, tatuś. Żeby nic się nie powtórzyło w rodzinie. Nawet pamięta, jak dziadek do swojego sąsiada na gruszki chodził, a na jabłka przez płot na plebanii, oczywiście, że tak. A przecież któż nie chce, żeby młodzież chodziła poprzez płoty? Kto nie lubi pogonić, ty draniu? A potem przyjdzie i powie, wiesz, ten twój syn jak uciekał, jak zając. Ale tata zrobi z tego awanturę. I komu
biednemu zajączkowi, co przeskoczył przez płot 3,5 metra w stylu lepszym jak ten z Moskwy. No cóż, czasami tak trzeba przeżyć swoje życie z tatą rakiem pod pachę albo z wykręconą ręką. Do zobaczenia. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o raku. Dyskrykcie. Zapomnienia. Do zobaczenia.